Minister środowiska Jan Szyszko, szczęść Boże, witam panie ministrze. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szanowni państwo, szanowny panie ministrze. Tuje, daglezje, świerk zwykły, świerk srebrny i do tego zakrwawiona siekiera na pańskiej posesji. Budzi pan aż takie emocje? Niespecjalnie. Zakrwawiona siekiera była pół roku temu mniej więcej. Wtedy włamano się do stacji, zabrano trofea myśliwskie, połamano je na podwórzu i zostawiono takie ślady. I to było też przed pewną wizytą w Tucznie, gdzie wizytowane były powierzchnie doświadczalne przez dość, powiedzmy, no, znanych ludzi na świecie w układzie politycznym. Tak samo i teraz się stało. I chcę powiedzieć, że to jest skrajny wandalizm, to powiem to prosto, dlatego żeby wejść komuś na jedną prywatną własność i nie tylko, że wyciąć, ale ponadcinać te drzewa, stwarzając równocześnie zagrożenie dla ludzi, którzy tam się poruszają, bo jednak na tą moją działkę przychodzą dzieci, okolicznych mieszkańców, a to stwarza ogromne zagrożenie, bo te drzewa się przewracają przy wietrze. I policja kazała mi te drzewa, powiedzmy w tej chwili, no, usunąć, o to, żeby takiego zagrożenia nie było. Jest to naprawdę skrajny wandalizm. Mówi pan wandalizm, ale w jednej z wypowiedzi powiedział pan, że to jest prowokacja i że pańskim zdaniem może ona mieć związek z obecnie trwającymi pracami w Sejmie. Do czego miał pan zostać sprowokowany? Ja myślę, że o ile tak powiedziałem, prawda, no to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jest to, o ile ktoś to robi celowo, jest to prowokacja po to, żeby mnie zdenerwować albo żebym przestał działać w tym kierunku, w którym działam. O ile tak, to na pewno się ktoś bardzo mocno myli. Program PiS-u będzie realizowany i ta normalność w układach środowiskowych będzie zapewniona. Panie ministrze, kwestie związane z ekologią bardzo często są kwestiami wykorzystywanymi do dyskusji, debat politycznych pomiędzy państwami. Istnieje debata czy też spór pomiędzy Komisją Europejską a Polską, ale zanim do tego sporu przejdziemy w sprawie Puszczy Białowieskiej, ostatnio pojawiają się również kwestie związane z Mierzeją Wiślaną. Rosjanie, konkretnie Anton Alichanow, czyli pełniący obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego, mówi, że przekopanie Mierzei Wiślanej zniszczy Bałtyk, spowoduje ekologiczne zniszczenia tego morza. Jednocześnie Federacja Rosyjska zapowiada interpelację, czy też obwód zapowiada interpelację do rządu Federacji Rosyjskiej, który ma zdyscyplinować Polaków. Jak pan patrzy na to? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Rosjanom zależy na tym, żeby taki przekop nie nastąpił, dlatego że o ile nastąpi taki przekop, to Polska otworzy się w tym miejscu jednak na Bałtyk, a Elbląg stanie się miastem portowym. I to na pewno nie jest w interesie Rosjan. Natomiast oczywiście te układy środowiskowe się wykorzystuje. Natomiast ja mogę powiedzieć jako specjalista, że każda działalność człowieka może być skompensowana odpowiednio, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I nie ulega wątpliwości, że ten przekop można zrobić nie tylko w ten sposób, że się pogorszy stan środowiska przyrodniczego, ale poprzez kompensację trzeba wiedzieć oczywiście, co się chce. Można to naprawdę nawet i poprawić. Czy pańskim zdaniem tu nie chodzi o ekologię? Ja myślę, że ekologia to jest naprawdę nauka, a pewne działania, bym nazwał, to są działania z zakresu jednak pewnej polityki, gdzie się ekologię wykorzystuje do realizacji pewnych celów politycznych. Komisja Europejska chce przejść do kolejnego etapu postępowania przeciwko Polsce w związku z Puszczą Białowieską. Pan od długiego czasu stoi na stanowisku, że to, co robi Polska w Puszczy Białowieskiej, jest ich ochroną, a nie jej degradacją. Komisja Europejska twierdzi inaczej. Skąd ta różnica zdań zatem? Panie redaktorze, to znowu wynika z tego, że rzeczywiście nie stosuje się z jednej strony przepisów prawa, a z drugiej strony rzeczywiście spraw związanych z ekologią. Pan mówi, nie stosuje się. Kto nie stosuje? Nie stosuje się prawa w sposób taki, jaki powinno się stosować, gdyż o puszczy i o terenach, o siedliskach w puszczy powinno się rozmawiać w puszczy na podstawie pewnych konkretnych danych i w towarzystwie ludzi, którzy tam mieszkają. O ile się rozmawia z pewnej odległości, no to wtedy sprawy wyglądają rzeczywiście różnie. Ja mogę powiedzieć, i tu mam rzeczywiście chyba dobry kontakt z Komisją Europejską, również i z komisarzem, a mianowicie staramy się rzeczywiście działać w tym kierunku, aby to, co zostało tam wyznaczone, czyli siedliska, które mają trwać na terenie Puszczy Białowieskiej, na terenie tej części zagospodarowanej,
prawda, zaczęły ginąć z powodu braku działań ochronnych, a te siedliska były związane z działalnością gospodarczą człowieka. Panie ministrze, co to są siedliska? Bo to jest takie sformułowanie, które w języku naukowym być może ma inne znaczenie niż w języku. Siedliska to można powiedzieć, to jest odpowiedni zespół roślin, w których mogą występować określone zwierzęta. On odpowiednio jest florystycznie zbudowany, a w tym siedlisku na przykład, o ile ma pan sosnę, to występują gatunki związane z sosną. Na przykład cetyniec większy, bo to jest taki kornik, który jest związany tylko i wyłącznie z sosną. O ile jest świerk, to występuje tam na przykład kornik, który się nazywa drukarz, który jest związany z tym. Ów Greenpeace, owa Komisja Europejska zarzuca panu, zarzuca ministerstwu, że wy niszczycie gatunki, które się tam znajdują. Greenpeace wpis przed 3 dni na stronie internetowej zarzuca wam, że sadzicie drzewa. W Puszczy Białowieskiej odbyło się uroczyste sadzenie drzew w miejscu, gdzie jeszcze 2 miesiące temu rosły stare świerki i dęby, i nazywa to sadzenie spektaklem ministra Szyszki. Dlaczego Greenpeace, organizacja, która ma chronić przyrodę, W ogóle chciałem powiedzieć, że moje nazwisko jest w ogóle Szyszko, a nie Szyszka, ale Szyszka jest niezwykle mocno zasłużony dla historii Polski, także to naprawdę jest nazwisko niezwykle, powiedzmy, no, dumne, ja bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi... Ale skąd ten spór, panie ministrze? Jaka jest przyczyna? Greenpeace, jest taka znana organizacja międzynarodowa. Panie redaktorze, jest po prostu z niewiedzy. A mianowicie polega na tym, że wyznaczone zostały na przykład siedliska takie, w których rośnie, powiedzmy sobie, maślak. I to są również siedliska priorytetowe, dlatego że mogą to być uprawy na borach robotkowych założone. I tam rośnie maślak. I w związku z tym wyznaczone jest to siedlisko. I to siedlisko ma być dla tego gatunku i ten gatunek ma występować. Ale niech pan sobie wyobrazi, czy widział pan kiedykolwiek maślaki w drzewostanach 40-letnich albo 50-letnich? Owszem, może mieszkaniec Warszawy z 22 piętra chodzi na maślaki do drzewostanów starszych, ale ten naprawdę człowiek, który żyje w terenie, wie, że na maślaki chodzi się... Do młodzików sosnowych. A to są maślaki, trzeba wycinać lasy, to jest taka alternatywa? Świetnie. I to są akurat siedliska dla gatunku priorytetowego, który na pewno, albo specjalnej troski, który nazywa się skowronek borowy. I on tam tylko może występować. I w związku z tym, o ile pan chce mieć ten gatunek w lesie i mieć to siedlisko, to musi pan, przepraszam bardzo, co jakiś czas wycinać drzewostany po to, żeby były tereny otwarte, czyli uprawy sosnowe. I tam będzie pan miał i tego skowronka borowego i maślaki. Greenpeace mówi, że pański spektakl stanowi preludium do zapowiadanej wycinki 2/3 powierzchni ostatniego naturalnego lasu niszczonego. Panie redaktorze, i w związku z tego też powodu 2/3 powierzchni lasów zagospodarowanych, gdzie były siedliska naturowe, te siedliska chronione prawem Unii Europejskiej, w tej chwili poddaliśmy zadaniom ochronnym, czyli naprawie. Ale 17 tysięcy hektarów pozostawiamy tak, jak Greenpeace chce. Z tym, że tych, co się podpisują pod tym, to się jednak pomimo wszystko liczy z punktu widzenia właśnie występujących siedlisk i gatunków i z tego, co tam było poprzednio. Panie ministrze, jak rozumiem, nie będzie zmian kolejnych w ustawie dotyczącej prawa do wycinania drzew na prywatnych działkach. Ten stan rzeczy, który jest w tej chwili, jest stanem ostatecznym? Ja myślę, że wszystko jest w rękach posłów. Tak jak w rękach posłów była sprawa związana z tym, że ta ustawa weszła, tak samo i w rękach posłów było to, że stworzono pewną nowelizację. W tej chwili to jest oczywiście badane. Ja jestem zobowiązany do wydania pewnych rozporządzeń, bo tak parlament sobie życzy. A z drugiej strony na pewno rozsądek będzie również mówił, że trzeba to w taki sposób zrobić, żeby było jednak i poszanowane prawo własności. No i żeby ten, kto sadzi drzewa, albo inaczej, nikt nie posadzi drzewa i nie będzie wiedział, że może to w końcu drzewo w pewnym momencie usunąć. Panie ministrze, powiedział pan w jednej ze swoich wypowiedzi, że z łowiectwem związanych jest co najmniej 500 000 miejsc pracy. W Polsce 130 tysięcy osób, które średnio posiadają po 3 sztuki broni. To naprawdę dobra obrona terytorialna. Ja myślę, że to jest jedna z naprawdę dobrych, świetnych obron terytorialnych. Tym bardziej, że ci ludzie docierają do 85% powierzchni kraju, tam gdzie nikt nie chodzi. Bo wie pan, jednak ten myśliwy pójdzie wszędzie. I zawsze w każde miejsce zajrzy. On ma naprawdę pełną penetrację terenu i równocześnie znajomość tego terenu i świetnie się porusza również i nocą. I pan i minister obrony narodowej bardzo często jesteście krytykowani przez opozycję. Na ile pan faktycznie widzi możliwość włączenia myśliwych, tych środowisk w działania związane z obroną terytorialną i czy Ministerstwo Obrony Narodowej do tego też tak? Panie premierze, panie redaktorze, bo tutaj może to się jednak zdarzyć, bo wszystko jest możliwe, ale panie redaktorze, czysty pragmatyzm działania.
To jest jednak 120-130 tysięcy osób, które się świetnie posługuje bronią, potrafi z tej broni korzystać również do celów ruchomych, a również znają teren i potrafi się poruszać po tym terenie również i nocą. Mnie się wydaje, że naprawdę na to trzeba jednak zwrócić uwagę i spojrzeć na to takim spokojnym, chłodnym okiem. To na koniec. Święto lasu, ile posadziliście dzisiaj drzew? No właśnie, tu gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego leśnikom. To jest przykład tego, że leśnicy sadzą więcej niż wycinają. Dlaczego? Dlatego, że przyrasta nam powierzchni leśnej, że więcej jest drzew w lesie, że więcej tego drewna i więcej tego drewna pozyskujemy. Wszystkiego więcej pozyskujemy, więcej wycinamy i coraz więcej mamy, a gatunki te, które zginęły w zachodniej Europie, naturowe również, mają się w Polsce bardzo dobrze. No to dlaczego opozycja nazywa pana szkodnikiem? No widocznie opozycja ma zawsze prawo mówić, że ten, kto rządzi, jest szkodnikiem. Panie redaktorze, no to są gry i zabawy polityków Polski. Dziękuję bardzo. Jan Szyszko, minister środowiska, był pierwszym dzisiaj gościem programu Minęła 20. Ciąg dalszy dyskusji politycznych w naszym studio teraz. Marian Janicki zostanie przesłuchany przez Warszawski Sąd Okręgowy w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. To proces z prywatnego oskarżenia rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej wobec pięciu urzędników, w tym byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego. Ocena pracy pana Janickiego jest negatywna. Jedną z przesłanek zmian w Biurze Ochrony Rządu było to, co nazwałem swego czasu sprzątaniem po panu Janickim. Szczególnie w kontekście katastrofy smoleńskiej, awansowanie pana Janickiego na kolejny stopień generalski przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego jest jednym wielkim skandalem. Paweł Rabie informuje, że nie tylko święto lasu, ale dzień walki z hałasem, czy tak? Tak, dzisiaj dzień walki z hałasem serdecznie również. Kolejnych gości w studio są z nami pani poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Jest z nami pan Paweł Rabie, Nowoczesna. Jest pan z nami pan Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Szanowni państwo, dziś dyskutujemy również na temat spraw, które związane są i z Biurem Ochrony Rządu, i z sprawą smoleńską. Dziś przedstawiony został nowy szef Biura Ochrony Rządu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało również zmiany w samej formacji, likwidacja Biura Ochrony Rządu, ale dziś wypowiedź nowego szefa, który mówi do pracujących w BOR-ze funkcjonariuszy, nikt kto tam pracuje nie musi się czuć zagrożony. To będą fundamentalne zmiany, panie pośle, czy będzie tylko zmiana nazwy? To, że w tej formacji są wymagane zmiany, to myślę, że wszyscy już dzisiaj o tym wiemy, że to były skandaliczne historie jeszcze za rządów PO-PSL, kiedy to Marian Janicki, szef BOR-u, został awansowany w krótkim czasie po katastrofie smoleńskiej. No to sytuacja absolutnie nieprawdopodobna. I myślę, że w BOR-ze zmiany są konieczne. W jakim zakresie personalne to będzie w przyszłości na pewno rozstrzygane, ale zmiany są potrzebne systemowe i myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości takie zmiany w BOR-ze przeprowadzi. Kukiz 15 poprze zmiany związane z przebudową tej struktury i z likwidacją instytucji, która jednak powołana została już w PRL i nawet nie odnosiła się bezpośrednio do tych tradycji drugiej RP, która też chroniła swoich najważniejszych urzędników. Chyba jednak w inny sposób. No, ostatnie wydarzenia rzeczywiście potwierdzają to, że zmiany były konieczne. Dzisiaj się dowiedzieliśmy o panu Miłkowskim, który objął funkcję. No nie jest to typowa droga awansu, jeśli patrzymy na BOR, bo jest to pan, który był związany z policją, ale znany, ja jestem z Krakowa, pan komendant był komendantem wojewódzkim, więc znany ze sprawności organizacyjnej, którą dał dowód podczas organizacji Światowych Dni Młodzieży, ze skuteczności. No, nie wyrokowałabym tu, patrząc personalnie jeszcze i oceniając kandydatury bezpośrednio czy bezpośrednio przełożonego. Zdecydowanie zmiany są konieczne. Zmiany organizacyjne, zmiany w szkoleniu, prawdopodobnie zmiany personalne, ale nie będę udawać, że się znam na tym, więc wolałabym, żeby to zrobili fachowcy. Miejmy nadzieję, że to, że pan komendant wcześniej nie miał doświadczenia w BOR-ze, nie będzie przeszkadzać mu w tym, żeby rzeczywiście sprawnie zarządzić tą jednostką i żeby zadbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w naszym kraju, bo przecież to jest
absolutnie kluczowa sprawa. Mieliśmy już tyle wypadków z tym związane, że naprawdę warto pomyśleć na tym, co z tym zrobić. Siłą rzeczy pojawia się w tej rozmowie były szef BOR, pan Janicki, będzie zeznawał w sądzie w związku z organizacją lotu do Smoleńska. Wielokrotnie wypowiadał się na temat swojego zaangażowania i swojej służby. Mówi, że wszystko było w tej sprawie w porządku. Mówi, że przeprowadzono wszystkie operacje, wszystkie działania, które BOR powinien był przeprowadzić. Opozycja, część opozycji patrzy na te sprawy tylko i wyłącznie, przynajmniej Platforma Obywatelska odnosi się do tych spraw jak do działań o charakterze politycznym, a Nowoczesna jak patrzy na te zmiany. Czy to, co działo się w Biurze Ochrony Rządu, wymaga zmian systemowych, czy nie wymaga i wszystko jest w porządku? My uważamy, że trzeba przyjrzeć się efektywności działania każdej instytucji, bo każda instytucja może być zarządzana lepiej. Akurat w państwie PiS-u wiele instytucji może być zarządzane nie lepiej. Nie ma czegoś takiego jak państwo PiS, natomiast, jest państwo, które natomiast, się nazywa Polska. Natomiast uważamy, że problem nie leży tutaj w zmianie nazwy tej instytucji. Problem leży w wielu praktykach, które były w Biurze Ochrony Rządu. Praktykach złych, nieskutecznych, niesłusznych. Myślę, że problem polega przede wszystkim na tym, że Biuro Ochrony Rządu było nadmiernie podporządkowane politycznie wcześniej i że nadmiernie rządzili tam politycy. Dlatego, ale cóż to znaczy? Bardzo, bardzo często, to znaczy bardzo prostą rzecz. Biuro Ochrony Rządu podlega bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. Nie jest w rozumieniu polskich przepisów szefem służby specjalnej. Biuro Ochrony Rządu nie jest osobną służbą specjalną. Sam szef BOR-u nie jest organem administracji. Czy to są zmiany, które powinny zostać wprowadzone? No bo to są jednak zmiany fundamentalne. Pytanie, czy podniesienie rangi szefa Biura Ochrony Rządu, czy jakkolwiek ta instytucja będzie się nazywała, rozwiąże nam problem. Dlatego, że problem tkwi w szkoleniu, w przestrzeganiu procedur przede wszystkim. Procedury w BOR-ze powinny być bezwzględnie przestrzegane. Myśmy zarówno w sprawie Smoleńska, jak i w sprawie wypadków pani premier Szydło, jak i innych wypadków, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, jednak dostrzegli, że te procedury nie były przestrzegane. I pytanie, dlaczego one nie są przestrzegane? To nie jest tylko kwestia czynnika ludzkiego, czyli tego, że borowcy są źli jako tacy, że szefowie BOR-u są źli jako tacy. To jest często efekt bardzo złego wpływu polityków, którzy są ochraniani. Jeżeli szukałbym tutaj pewnych problemów, to problem jest również po stronie ochranianych polityków, którzy często niestety wymuszają łamanie różnego rodzaju procedur. To nie powinno mieć w żaden sposób miejsca. Marian Janicki niegdyś w wywiadach mówił o tym, że Biuro Ochrony Rządu nie mogło sprawdzić lotniska w Smoleńsku. Nie mamy specjalistów od tego. To wszystko w 2010 roku było w gestii 36 Pułku Lotnictwa Transportowego. BOR zajęło się tylko i wyłącznie przygotowaniem ochrony fizycznej miejsc czasowego pobytu pana premiera Tuska i świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówił były szef BOR, mówiąc, że wszystko było w porządku. Oczywiście, że BOR mógł zrobić znacznie więcej i nie wiadomo dlaczego wykazał się tak małą aktywnością. Ja doprawdy nie rozumiem, dlaczego pan Janicki twierdzi, że nie można było zrobić więcej. No ale niech wyjaśnia, tak jak niech inni wyjaśniają również, jak to się stało. Wyjaśnienia ostatnie przed w procesie Tomasza Arabskiego złożone przez ministra Sikorskiego, no są kompletnie niewiarygodne w świetle no tak, tego, ale jest o czym pewien pisał wspólny, jeden z portali. Jest wspólny element, bo i Marian Janicki, i Radosław Sikorski mówią o tym, że w zasadzie oni nie mają sobie nic do zarzucenia. No bo to jest, państwo zawiodą. No kto w takim razie odpowiada? Panie redaktorze, właśnie to jest problem, że w państwie teoretycznym PO-PSL właściwie nikt za nic nie odpowiadał. Radosław Sikorski mówi o tym, że on nic nie wiedział, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, chociaż MSZ współpracuje przy każdej wizycie zagranicznej prezydenta, jest do tego zobligowany prawnie. Za to w parę chwil po katastrofie smoleńskiej już bardzo dobrze wiedział, jaka była przyczyna, czyli no dobrze, jak twierdził błąd pilotów. Panie pośle, to kto w takim razie pańskim zdaniem odpowiadał za całą tę sytuację? Bo mamy premiera, który zeznaje w sprawie współpracy SKW, FSB, jest świadkiem, nie odpowiada za tą sprawę. Marian Janicki mówi, że to nie on, to ci, którzy podlegają ministrowi obrony narodowej. Minister spraw zagranicznych mówi, to nie ja na ten temat nic wiedziałem. No to kto odpowiada? To wyjaśnia prokuratura i myślę, że wyjaśni to do samej żywej kości, że tak powiem. Pani poseł, Radosław Sikorski zeznawał, że o sprawie nic nie wie. Tygodnik w sieci opublikował dzisiaj dokumenty, z których wynika, że wielokrotnie na wielu różnych etapach Radosław Sikorski był informowany o przygotowaniach. Dzisiaj Radosław Sikorski wczoraj tweetuje, że za te wszystkie sprawy odpowiada Jarosław Kaczyński.
Znaczy pan Radosław Sikorski, parafrazując wpis pan Radosław Sikorski dawno stracił już wiarygodność, więc trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jeżeli raz się kłamie, a stracił wiarygodność również znając sytuację u Sowy, tak, jakim był wiarygodnym politykiem, przede wszystkim jest politykiem i będzie bronił swoich racji w taki czy inny sposób, więc tu akurat trudno mi uwierzyć w słowa pana Radosława Sikorskiego. Od samego początku zresztą mówiłam, że tak naprawdę dziwna sytuacja, w której minister spraw zagranicznych mówi, że nic nie wiedział o wizycie i o wyjeździe bardzo ważnych osób, w tym głowy państwa za granicę. No tutaj rozumiem, że mógł nie wiedzieć odnośnie jakichś szczegółów technicznych, jakichś tam organizacyjnych. No to jakby też nie jestem od tego, żeby to oceniać. Natomiast no tak, kwestia, że on nie wiedział w ogóle i że się nie uczestniczył w tego, no to jest taki absurd. No albo był totalnie niekompetentny, albo nie panował nad państwem, albo po prostu jest kłamczuchem. No tutaj nie ma innej możliwości. Wiadomości TVP dzisiaj opublikowały dokument, na którym widnieje adnotacja z inicjałami Radosława Sikorskiego, z dopiskiem natychmiast związany z realizacją pewnej koncepcji zbliżenia polsko-rosyjskiego w wyniku tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Paweł Rabi, podoba się panu ten koncept, który został przedstawiony przez jednego z wysokich urzędników MSZ podlegających Radosławowi Sikorskiemu, żeby zbudować porozumienie, pewien reset w stosunkach polsko-rosyjskich na krwi tych, którzy zginęli w Smoleńsku? No to był chyba taki moment żałoby, moment refleksji, moment dramatycznego wydarzenia w polskiej historii, ale również no jednak w historii rosyjskiej, bo to się działo na rosyjskiej ziemi, że można było to budować. Zresztą ja przypomnę, że nie kto inny jak prezes Jarosław Kaczyński wygłosił wtedy przesłanie do Rosjan, którego podstawą jednak był pewien sygnał, żeby budować relacje w sposób nowy. Także tak, to nie tylko wcześniej MSZ. Kaczyński w Tbilisi mówi dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa bałtyckie, a później być może mój kraj Polska, a jeszcze zdecydowanie Lech Kaczyński mówił do Władimira Putina o tym, że jego polityka i polityka jego państwa odpowiada za to, co się dzieje w tej chwili w Europie, mówiąc również o wojnach, które już wtedy Putin rozpoczął. Absolutnie. I to były bardzo trafne słowa, trafnie definiujące sytuację geopolityczną i sytuację strategiczną, która wtedy miała miejsce. I ta twardość Lecha Kaczyńskiego była... No to czy MSZ Radosława Sikorskiego również trafnie zdiagnozował sytuację rosyjską, mówiąc o tym, że to jest możliwość do, nie wiem, nagłej zmiany państwa rządzonego przez pułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa, byłego pułkownika KGB? Ja nie sądzę, że tutaj kwestia decydująca to jest to, że to jest były pułkownik FSB, tylko kwestią decydującą jest to, że mieliśmy do czynienia z katastrofą, która zmieniła, stworzyła pewną przestrzeń do ułożenia relacji polsko-rosyjskich na nowo. Taka szansa istniała, ona została zaprzepaszczona. To udało się to Radosławowi Sikorskiemu? Nie, Radosławowi Sikorskiemu się to nie udało, ale sądzę, że nie udało to się głównie dlatego, że przypomnę jeszcze raz, apelował o to również Jarosław Kaczyński. Nie udało się to ze względu na nieodpowiedzialne działania ministra Antoniego Macierewicza i późniejsze kłamstwo smoleńskie. Dlatego się to nie udało, a była taka możliwość. Czy pan się zgodzi z tym, że za klęskę polityki Radosława Sikorskiego odpowiadał Antoni Macierewicz, który wówczas, przypomnijmy, był posłem opozycji? Nie, to są absurdalne zupełnie tezy i panie rzeczniku, znaczy panie były rzeczniku Nowoczesnej, chyba to, że poparcie dla was jest beznadziejnie niskie, powoduje, że tak się wypowiadacie. Nie, ja znam po prostu kulisy sprawy smoleńskiej dość dobrze. Po tragedii smoleńskiej prezes Jarosław Kaczyński zwracał się wyraźnie do Rosjan, do zwykłych Rosjan, nie do władz rosyjskich. Bo co do władz rosyjskich, to rozeznanie mieliśmy świetne, między innymi dzięki świętej pamięci prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Także twierdzenie dzisiaj, że wszyscy chcieli jakiegoś resetu z władzami, bo o to w pańskiej wypowiedzi chodzi, jest absolutnym nieporozumieniem. A pamiętam ten czas, byłem wtedy radnym miasta Częstochowy, jak płynęły sygnały z rządu, także z niektórych mediów, do jakiegoś wielkiego pojednania, a właściwie to było chwilę po katastrofie, którą przede wszystkim należało wyjaśnić i należało doprowadzić do tego, żeby móc uczestniczyć na równych prawach w śledztwie, czyli użyć umowę z 93 roku, potraktować to jako lot wojskowy. No niestety polski rząd zachowywał się jak zawsze w państwie teoretycznym PO-PSL, niestety beznadziejnie, to znaczy zgodził się na konwencję chicagowską, która niestety spowodowała, że nic komisja
przyszła Millera też nie mogła zrobić i jego słowa z taśmy o tym, że jest właściwie on ma ręce związane we wszystkim, no to po co w ogóle ta komisja była? Tak, Paweł Rabiej mówi jeszcze o kwestii związanej z kłamstwem smoleńskim. Na ile kłamstwo smoleńskie, na ile to, że komisja Mak, a później komisja Miller powtórzyła wszystkie wielokrotnie negatywnie zweryfikowane kłamstwa wypowiadane przez stronę rosyjską, na ile kolportowanie tego kłamstwa smoleńskiego ciągle i ciągle wpłynęło na sytuację i sposób rozumienia tej sprawy w Polsce, pańskim zdaniem? No wpłynęło w sposób zasadniczy, dlatego że tutaj nie chodziło rządowi Platformy o wyjaśnienie tej sprawy. To jest klucz wszystkiego. Nie chodziło o wyjaśnienie sprawy, dojście do prawdy, jak rzeczywiście było. Tylko chodziło o to, żeby stworzyć taki wizerunkowy spektakl, w którym to na końcu się okaże oczywiście, że to wszystkiemu winni są polscy piloci. Trochę dla picu, że tak powiem, mówiono również o ewentualnych jakichś niedociągnięciach ze strony wieży kontrolnej, ale to też bardzo delikatnie w tym raporcie. No więc po prostu niestety, jeżeli w życiu publicznym, w polskiej debacie publicznej, świadomie na dużą skalę ktoś dąży do kłamstwa, no to jest bardzo duży problem. Szanowni Państwo, dzisiaj w ostatnich dniach pojawiły się informacje dotyczące tego, co dzieje się w związku z Radą Europejskiego Centrum Solidarności. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, zwracając się do ministra i wicepremiera Piotra Glińskiego, protestuje przeciwko temu, aby Krzysztof Wyszkowski stał się członkiem Rady Europejskiego Centrum Solidarności. To jest wielkie muzeum, które powstało w Gdańsku, które budować ma i przypominać o tym, co wydarzyło się na początku lat 80. w Gdańsku właśnie. Paweł Adamowicz, były polityk Platformy, mówi tak, nie zgadza się na kandydaturę Krzysztofa Wyszkowskiego, bo jego zdaniem Wyszkowski to człowiek konfliktowy, który wszędzie widzi i tropi domniemanych agentów służb wszelakich. Paweł Rabiej, niewiele osób pamięta, ale autor chyba jedynej książki, która pokazała bezpieczniackie korzenie doradcy Lecha Wałęsy, Mieczysława Wachowskiego. Jak patrzy na wypowiedź Pawła Adamowicza w kontekście tego, że dziś nikt nie ma wątpliwości, że Lech Wałęsa to był tajny współpracownik Bolek i jedną z pierwszych osób, które to mówiła, jest właśnie Krzysztof Wyszkowski. Może zasiadać w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności? Zgadzam się absolutnie, że jedną z pierwszych osób, która mówiła o tym, że Wałęsa to agent Bolek, to Krzysztof Wyszkowski. Zresztą mówił o tym również Lech Wałęsa w latach 70. Potem przestał to mówić. Mówił, że miał taki epizod. Natomiast ja w tej kwestii rozumiem pana prezydenta Adamowicza, pan Krzysztof Wyszkowski, którego znam i cenię za przenikliwość sądów. Jest rzeczywiście osobą dość konfliktową. Pytanie, czy... Człowiek, który był twórcą związków zawodowych Wybrzeża, człowiek, który w zasadzie jako pierwszy tam, obok Anny Solidarność, tworzył, zanim Lech Wałęsa rozpoczął tworzenie, czy udział w jakimkolwiek tego rodzaju ruchu, ze względu na to, że mówił o Lechu Wałęsie prawdę przez ostatnie 50, 40 lat, nie może dziś być członkiem Rady. Panie redaktorze, niech pan nie odwraca kota ogonem. Ja powiedziałem, kota ogonem, dlatego, że Paweł Adamowicz to zrobił i użył tej wypowiedzi. Powiedziałem, że nie dlatego uważam, że to jest pomysł nie najlepszy, że Krzysztof Wyszkowski był współtwórcą Solidarności, brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, ale dlatego, że jest osobą konfliktową, a jednak w tego rodzaju instytucjach, organizacjach, które... A Paweł Adamowicz jest osobą konfliktową? Nie wiem, nie znam na tyle dobrze pana Adamowicza, jak pana Krzysztofa Wyszkowskiego, natomiast w tego rodzaju radach dobrze jest i tego rodzaju ciałach dobrze jest jednak osiągać pewien konsensus, więc jeżeli... To ja muszę dopytać, bo proszę bardzo, jeszcze raz dopytam w kontekście, już oddaję państwu głos, ale muszę o to dopytać w kontekście jednak pewnej sprawy. Krzysztof Wyszkowski stał po stronie prawdy w tej kwestii przez cały czas. Nigdy się nie odwrócił, nawet kiedy kosztowało go to bardzo wiele. Procesy sądowe, tego rodzaju sprawy. Pan mówi, że on nie może dzisiaj być w Radzie, która ma upamiętnić to, co się wydarzyło, bo jest konfliktowy. Te konflikty dotyczyły prawdy i on stał po stronie prawdy. Nie tylko dotyczyły prawdy, dotyczyły również kwestii osobistych i nie tylko związanych z Lechem Wałęsą. Mówiąc o konfliktowości jako... No, Wyszkowski mówi, to był TW Bolek, a on mówi, ja nie byłem TW Bolek. Niech pan nie sprowadza tylko do tego, tak? To jest tak, że jednak mówię tutaj o pewnej cesze charakteru, tak samo jak o panu ministrze Waszczykowskim mówi, że jest to osoba, która nie nadaje się do pełnienia tej funkcji ze względu na zestaw swoich cech osobistych. A Władysław Frasyniuk jest konfliktowy czy nie? Nadaje się do tej funkcji? No powiedzmy, że nie jest człowiekiem łatwym, ale na pewno jest w stanie zawierać w radach różnego rodzaju konsensus. Okej, czyli zgadzamy się do tego, że Wyszkowski konfliktowy, a Frasyniuk nie jest łatwy, tak?
Znaczy, ja jestem przekonany, że uda się tutaj osiągnąć jakiś konsensus. Ponieważ nie znam bezpośrednio charakterów, nie miałam przyjemności rozmawiać z oboma panami, ani z panem Adamowiczem, ani z panem Wyszkowskim, więc trudno mi się odnieść, czy są konfliktowi, czy nie w kontaktach interpersonalnych. A czy jest pani się w stanie odnieść do tego, czy Krzysztof Wyszkowski może być członkiem Rady Europejskiego Centrum Solidarności? Jego przeszłość, jego historia, jego dokonania i to, co tak naprawdę może wnieść w tą Radę, no uważam, że tak, ale tak jak mówię, no, jeżeli zaczynamy rozmawiać na temat cech charakteru, to jeżeli stają to dwie osoby w tym momencie, w dwóch stronach barykady, które są zaangażowane bezpośrednio w konflikt polityczny, no to trudno, zaczynają wyciągać tego typu argumenty i zaczynają o tego typu rzeczach rozmawiać. No więc kolejna sytuacja, w której łatwo jest zaognić, wywołać wojnę i podzielić Polaków. Paweł Rabiej mówi o tej pierwszej części wypowiedzi, że to człowiek konfliktowy, to pana, panie pośle, spytam o drugą część wypowiedzi Pawła Adamowicza. Wszędzie widzi i tropi domniemanych agentów służb wszelakich, mówi Paweł Adamowicz o Krzysztofie Wyszkowskim. To jest tak, jakby prezydent z Platformy Obywatelskiej, Paweł Adamowicz, no jakby mu się właśnie nie podobał akurat ten wątek, czyli dążenia do prawdy przez Krzysztofa Wyszkowskiego w sprawie współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, co zostało przez IPN przecież w sposób już absolutnie jednoznaczny na podstawie teczek z domu Czesława Kiszczaka potwierdzone. I dzisiaj to jest, można powiedzieć, taka zemsta polityczna na człowieku, który jest legendą Solidarności, niezwykle zasłużonym, który bardzo dużo wycierpiał od władz komunistycznych. Chyba nie tylko komunistycznych, panie pośle. I on się stawia w tej chwili, Paweł Adamowicz stawia się w tej chwili w roli kogoś, kto ma być arbitrem czego? Moralności, zasług dla Solidarności. Być może tego państwa, które przez 28 lat twierdziło, że Lech Wałęsa Bolkiem nie był. Panie, nie, no nikt nie odmawia zasług, nikt nie odmawia zasług Krzysztofowi Wyszkowskiemu, ale jednak trzymajmy się jakichś zasad mimo wszystko Nowoczesna, dzisiaj wiadomości o tym informowały, Nowoczesna mówi, że sąd musi zdecydować o tym, czy Nowoczesna będzie miała oddać pieniądze, których oddanie zarządziła Państwowa Komisja Wyborcza, czy nie. W tej sprawie musicie koniecznie czekać na decyzję sądu i na to, aż komornik do was zastuka. Takie są przepisy, to znaczy sąd musi wydać tutaj postanowienie, które nas zobowiąże do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa tych 2 milionów PKW złotych, twierdzi, czyli tego efektu, tego komornik, przelewu. Że to oni będą musieli zgłosić się do komornika, komornik do was. No dobrze, no ale jest jakaś procedura, w związku z powyższym nic się tutaj nie dzieje dziwnego, co byłoby wykraczające poza procedurę wyborczą normalną. No, a skoro zostaliście skazani, nie powinniście po prostu tych pieniędzy odesłać jednym przelewem, pokazać na konferencji przelew, powiedzieć tacy jesteśmy, ale jak powtarzam, kasę. Jak powtarzam, panie, nie ma jeszcze orzeczenia sądu, więc po prostu poczekajmy na to, żeby procedurze stało się zadość. Nie, sądowie jednak zostaliście do tego zobowiązani. Nie, powtarzam, nie ma postanowienia sądu. Nie, sąd w osobnym postanowienia postępowaniu stwierdził, sądu, że wasz pełnomocnik finansowy popełnił błędy, wysłał pieniądze nie z tego konta na inne konto. Działo się to już rok temu. Że wasze księgi były prowadzone w sposób skandaliczny i były na bieżąco aktualizowane. Jest wyrok sądu, a nie mówię, tego nie robicie. Panie sąd nie powiedział nic na temat skandalicznego prowadzenia księgi. Czekajmy na postanowienie. Jesteśmy już po czasie. Nie, dlatego, że jesteśmy w ramach państwa prowadzonej procedury. Bardzo ważna rzecz. My dzisiaj właśnie mieliśmy konferencję o pieniążków. My nie wzięliśmy subwencji, jak Państwo wiecie, dostaliśmy zwrot. I dzisiaj ogłosiliśmy konkurs dla wszystkich organizacji pozarządowych. Fundacja Potrafisz Polsko. Od dzisiaj będzie można dostać granta na małe działania lokalne, na działania społeczne. No to mamy zachęcamy. W takim razie część tak ogłoszeń powinno się już wydawać za sobą. Pieniądze. To ja w takim razie wątek, o którym powiedział pan Paweł Rabiej, już przekażę do pana Pawła Rabieja na Twitterze ten fragment wyroku sądu, który mówi o tym, jak prowadzone były księgi. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. To samo miejsce, ten sam czas. Minęła 20. Do zobaczenia.